na glebie mojego życia. O głodzie tutaj mówimy, o głodzie. Urodziłam się w obozie koncentracyjnym i od dziecka słyszę strzał. Tu jest smród. Jestem stąd. Postanowienie na dziś. Niedaleko stąd są harmenże. Tam urodziła się moja mama. Tam był jej rodzinny postanowienie dom. Na dziś. I któregoś... Ale niestety człowiek człowiekowi zgotował ten los, powiedziała Zofia Naukowska. I właściwie teraz to nie ma takich ludzi, którzy by inaczej postępowali, jak Hitler, którzy właściwie sobie sami... Wysiedlone. Domy spalone, zburzone i powstał tam ponownie. Matko Najświętsza, oto dlatego, bądź przewodniczką, że zastępem aniołów, będąc tutaj, męczenników, mieszkając... Ale słuchaj, ty idź do kościoła na mszę i bądź człowiekiem, tyle gówno, ale uwierz. Wszyscy przyjeżdżają. Próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego... Próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co takiego musiało się wydarzyć, aby człowiek człowiekowi wyrządził takie zło. Ale nikt z nas nie potrafi znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Nikt z nas nie potrafi zrozumieć tego cierpienia, przez które wy przeszliście. Ale najważniejszym cierpieniem, tym cierpieniem, które znosi każdy ocalały i pamięć o tych, którzy nie przeżyli, o ofiarach, o masakrze ludzkich istnień, o tej zagładzie człowieczeństwa, uczucie smutku, strachu, bezmiarą utraconych żyć, nadziei. To jest błogowicie. To jest wiecznie żywa rana, która czasami się zabliźnia, ale nigdy tak naprawdę zabliźniona nie będzie. I nie może być zapomniana. I to jest najważniejsze przesłanie, które jest przed nami. Prawda i pamięć. Chcę, aby dzisiaj z tego miejsca, z miejsca kaźni, zagłady, zagłady wszystkiego, co ludzkie, popłynął jeszcze raz ten głos. To, co się wydarzyło w niemieckim obozie zagłady, to było zło. To było zło podstępne, okrutne, niewyobrażalne. Zło, które można pokonać tylko do tego. Maria Katolicki, głos w Twoim domu, zapraszam Państwa do wspólnej modlitwy. To jest nasze zadanie. To jest broń przeciwko złu. I ta prawda musi być głośno powiedziana. By nigdy nie próbowano jej zmienić w kłamstwo, które próbuje być alibi dla zła. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryi, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. W polskim miasta i wsi. Matko Boże, módl się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Polacy, oto ja, polskie rodziny, które zostały wypędzone ze swoich polskich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Powstał święta Maryjo, Matko Boże, zagłady. Święta nami chrzestnymi, teraz. To jest prawda, o której musimy mówić. A słowo stało się prawdą. Nie można się bać, nie można jej być. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I że co rok, 27 stycznia, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Na tych uroczystościach wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau spotykają się Polacy, Żydzi, Niemcy, Romowie, Węgrzy, Francuzi i wszystkie inne narodowości. To jest świadectwo tego, że chcemy wyciągać wnioski z KL Auschwitz-Birkenau. Przez mękę Jego życia i chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Bo wiemy doskonale, że tylko dzięki temu
unikniemy zła. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi i największym przesłaniem. Które będą tutaj spotykać każdego 27 stycznia. Jak było na początku, teraz też. Wyprawdą i dobrem stworzyć. To jest nasz obowiązek. Jak to jest nasz obowiązek wobec tych, którzy tutaj zostawili swoje życie. I to jest nasz obowiązek wobec tych, którzy przeżyli. I całym swoim życiem mówili i krzyczeli bardzo głośno. Nie zapominajcie. Nie zapominajcie po to, by świat był lepszy, ale by przede wszystkim świat uniknął po raz kolejny tak niewyobrażalnego zła, które nie mieści się nam w głowach, które trudno nazwać. To zło, które staramy się zdefiniować, odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego. Musimy definiować zgodnie z prawdą, która je określa. Przedwrzeszki i jasionko rozpoczyna się forum Europa Ukraina pod hasłem szanse, których nie można stracić. Trwające dwa dni spotkania dotyczy będzie m.in. współpracy gospodarczej, modernizacji i rozwoju potencjału Ukrainy oraz bezpieczeństwa energetycznego. Swój wyjazd na 10. Forum Europa Ukraina odwołali parlamentarzyści m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski oraz członkowie rządu. Powodem jest wydanie przez ukraińską Służbę Bezpieczeństwa zakazu wjazdu na Ukrainę dla prezydenta Przemysła Roberta Homy. Jest drama, ogromne brzemię, Jan Dziedziczek na antenie Radia Maryja podkreślał, że Polska nie może zaakceptować takich działań ze strony Ukrainy. My odbieramy tę decyzję jako bardzo nieprzyjazną, wrogą. Decyzję, powiedzmy to otwarcie, uniemożliwiającą dalszą współpracę, w charakterze współpracy regionalnej, którego Przemysł był tutaj głównym miastem. Nasz rząd tej sprawy nie zostawi. Traktujemy to jako decyzję dla nas zastępującą i bardzo nieprzyjazną, decyzję nieakceptowalną. Na 10. Forum Europa Ukraina zaproszonych jest około 1000 gości, m.in. przedstawicieli rządów, dyplomacji, biznesu, instytucji unijnych i organizacji międzynarodowych. Organizatorem spotkania jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich przy współpracy województwa podkarpackiego. Sejm przyznał kombatantom prawo do noszenia mundurów wraz z oznakami stopni wojskowych. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o kombatantach dotyczy członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej. Ma to być wyraz uznania dla ich niezłomnej postawy i zasługów w walce o niepodległość Polski. Każdy członek korpusu będzie mógł jednorazowo bezpłatnie otrzymać mundur na własność i nosić go w określonych przepisach Ministerstwa Obrony Narodowej sytuacjach. Ubiór mundurowy będzie wydawany na wniosek członka korpusu złożony do wojskowego komendanta uzupełnień. W ten sposób wychowuje się młodzież i kształtuje patriotyczny charakter następnych pokoleń, powiedział dr Jerzy Bukowski, rzecznik organizacji kombatanckich niepodległościowych w Krakowie. I jeżeli chcemy być narodem o określonej chrześcijańskiej i polskiej tożsamości narodowej, to musimy odnosić się z większym szacunkiem do naszych przodków, zarówno tych dawnych wieków, jak i tych, którzy żyją jeszcze między nami, a walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej, no bo tych pierwszej oczywiście już nie ma. To bardzo dobry i piękny gest w stosunku do wszystkich kombatantów, że będą mogli nosić mundury, zwłaszcza do tych, których nazywamy żołnierzami, niezłomnymi bądź wyklętymi. Jest to zdecydowany sposób kontynuacja tej pięknej idei, którą prowadził w 1919 roku marszałek, jeszcze wtedy nie marszałek, Józef Piłsudski, naczelnik państwa. Koszty związane z wydawaniem mundurów poniesie budżet państwa. Prawo do umundurowania będzie miało około 8000 weteranów. Szacuje się, że 3000 z nich wystąpi o mundur. Przewiduje się, że koszt umundurowania jednego weterana to blisko 3000 zł. Funkcjonariusze krakowskiego Centralnego Biura Śledczego Policji odzyskali 16 milionów złotych w ramach śledztwa dotyczącego grupy zajmującej się złamaniami na rachunki bankowe i kradzież pieniędzy. 16 osób usłyszało zarzuty związane z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz licznych oszustw. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
Przestępcy dzięki pomocy pracownika jednego z banków uzyskiwali dane klientów VIP. Informacje te pozwalały im na dostęp do rachunków bankowych, przelewali pieniądze na swoje konta, a następnie wypłacali gotówkę. Według ustaleń CBŚP sprawcy mogli wyłudzić w ten sposób co najmniej kilkanaście milionów złotych. Przed sądem okręgowym w Gdańsku rozpoczął się proces o naruszenie dóbr osobistych przeciwko niemieckiemu przedsiębiorcy Hansowi G. Sprawa dotyczy mowy nienawiści. Biznesmen używał określeń wobec swojej pracownicy Natalii Nitek. Niemiec mówił m.in., że nienawidzi Polaków i mógłby ich wszystkich zabić. Kobieta domaga się od oskarżonego przeprosin oraz 150 tysięcy złotych odszkodowania. Ma być ono przeznaczone na Muzeum Piaśnicy w Wejherowie, które upamiętnia ludobójstwa dokonywane przez Niemców na Pomorzu w czasie II wojny światowej. Mój szef Hans G., który jest Niemcem, dopuszczał się bardzo często sformułowań, które godziły nie tylko w moją godność, ale poniżał Polaków jako Niemców. A także w swoich wypowiedziach bardzo często używał sformułowań, które godziły w naszą polską godność. Twierdził, że Polacy to złodzieje, że jesteśmy gorsi. Ja to mówił, czując od Czernuchów, że należy nas postawić pod ścianą. I nie tak już będą mówić, że Polacy to złodzieje, bo to wynika z biedy. Trzeba mieć twarde dowody. Wystąpiłam do sądu za pośrednictwo kredytu dobrowolnego, ponieważ zależy nam na tym, aby bronić dobrego imienia Polaków, którzy oczywiście są dyskryminowani ze względu na naszą narodową przeszłość. Sprawą Hansa G. zajmuje się także prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście, która prowadzi śledztwo w związku z publicznym propagowaniem ustroju totalitarnego oraz nawoływaniem do nienawiści na tle różnic narodowościowych. W ubiegłym roku w ramach śledztwa obywatelowi Niemiec postawiono 7 zarzutów związanych ze znieważaniem pracowników. Nie będzie już nikogo. I my zostaniemy tak jakby sami. To znaczy nasze dzieci. W kraju przeważnie zachorzenie małe, tylko na północnym wschodzie duże z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie i krańcach wschodnich możliwy śnieg. Temperatura w południowo-wschodniej części kraju od minus 6 do minus 1 stopnia. Lokalnie w dolinach karpackich minus 8. Na pozostałym obszarze od minus 1 stopnia plus 4 na Pomorzu Zachodnim i południowym zachodzie. Wiatr słaby południowy na wschodzie zachodnim. Na barometrach w Warszawie 1016 hektopaskali ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś o godzinie 18.15 w telewizji Trwam kolejny odcinek Westerplatte Młody. Zapraszamy serdecznie na program młodzieżowy, w którym będziemy mówić o muzyce chrześcijańskiej. Zapraszamy również na audycję Czas Wzrastania w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Nie może Was zabraknąć. Pamiętajcie, telewizja Trwam, 18.15, Radio Maryja, 21.30. 12.10, piątek, 27 stycznia, drodzy Państwo, za pierwsze spotkanie wideo na naszej antenie. Ponadto o 12.20 w cyklu Myślą Drużyna usłyszymy doktora cywilizacji zachodnioeuropejskiej Pietrzaka. To jest oczywiście moje osobiste zmiana w naszym programie, gdyż z reguły w piątek o tej porze słuchaliśmy felietonu profesora Mieczysława Ryby, ten felietony teraz w sobotę o 20.50. I też jedno zaproszenie właśnie na spotkanie z profesorem Mieczysławem Rybą i profesorem Włodzimierzem Osadzkim dziś o godzinie 18.00. Uwaga mieszkańcy Sandomierza, Ukraina między zbrodnią a moralnym odrodzeniem. Miejsce spotkania Instytut Teologiczny Sandomierza, ulica Mariacka 9. Przypomnę o godzinie 18.00 spotkanie z profesorem Mieczysławem Rybą i profesorem Włodzimierzem Osadzkim. Spotkania z Biblią. Europa bardzo się tym przejęła, bardzo mocno tego doświadczyła i bym powiedział, taka zalękniona zaczęła rzeczywiście robić coś, co miało doprowadzić do jakiegoś ładu, spokoju, do tego, żeby wojny się już nie powtarzały. Problem polega na mówiłam, tym, że świat diabła, mówiłam, świat szatana. Jezus powiedział, że wy nie jesteście z tego świata. A więc cały czas Biblia podkreśla, że świat należy do diabła i pokazuje go, przedstawia w sensie pejoratywnym. Że skoro
poddany w niewolę został świat diabłu. Już wtedy, kiedy był pierwszy bunt, udało mu się nakłonić ludzi do służenia mu. To tak ludzie mu służą. To więc to, co my mówimy, słudzy diabła, to, co my mówimy, słudzy szatana, no to przecież tak jest nie od dzisiaj. Tak jest od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. Tysięcy lat, czyli od tego początku, od tego buntu Adama i Ewy, pierwszych ludzi. A jeszcze wcześniej w umyśle tego buntownika, co się zrodziło? No właśnie. Powtórzono, dlatego że tam nie było już do domu pańskiego, do sali synu Hanana, czyli Igdaliasza, męża Bożego, która się znajduje w pobliżu sali książąt nad salą Maasejasza, syna Szalduma, strażnika progu. Postawiłem następnie przed członkami rodziny rekabitów naczynia napełnione winem oraz kubki i powiedziałem do nich: pijcie. To wszystko było takie zastygłe, zastałe, nie, ale to nie oznacza, że Jonadab, bowiem syn Rekaba, nasz praojciec, nakazał nam, że my jako nie będziecie pić wina na wieki, ani wy, ani wasi synowie. Nie będziecie budować domu, nie będziecie siać, nie będziecie sadzić winnicy, ani nie posiadać. Lecz będziecie mieszkać w namiotach przez całe życie, jesteśmy w stanie na bieżąco relacjonować każdy konflikt zbrojny w każdym zakątku świata. Te obrazki dochodzą do nas codziennie, tak naprawdę nie ma dnia, nie ma tygodnia, gdy nie jesteśmy bombardowani dramatycznymi informacjami o tego typu zbrodniach, o zabijaniu przeciwników, o krwawych wojnach. To nie jest tak, że zapomnieliśmy o wojnie. Tak, oczywiście myśmy nie zapomnieli, tylko pytanie, co my jesteśmy w stanie z tym zrobić. Czy my jako świat, ten, jakby, rozumiejący, czy taki, który pewne wnioski powinien wyciągnąć, czy my jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować? Doświadczenie pokazuje, że nie. To znaczy, wojna trwa dalej, ludzie giną dalej. My jako świat nic z tym nie robimy tak naprawdę. Ci, którzy decydują o świecie, albo rozgrywają własne interesy, albo się boją jednych drugich. No i tak naprawdę wszystko idzie dalej. Ale wróćmy jakby do tej naszej, najbardziej, najbliższej nam sytuacji, bo to jest zawsze nam, dla nas najważniejsze. Wiadomo, że konflikty były i będą na świecie, natomiast my powinniśmy dbać przede wszystkim o nas samych i o tych, którzy są nam najbliżej. To pozwoli pan, że do tego przesłania powrócimy już za chwilę. Ja przypomnę, że gościem Polskiego Radia 24 jest pan dr Marcin Urynowicz, historyk Instytutu Pamięci Narodowej. Ciąg dalszy tej rozmowy za kilka minut. Polskie Radio 24. Sprzedaż w MediaMarkt, na przykład za generator pary Philips z odłączanym zbiornikiem na wodę i silnym uderzeniem pary zapłacisz jedynie 699 zł, oszczędzając 350 zł. MediaMarkt.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety chyba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Przed państwem hity cenowe Stokrotki. Szynka wieprzowa jedyne 10,99 za kilogram. I olej kujawski 1 litr za 4,99. Tak, kujawski 4,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące. A miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocna wyprzedaż. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za miesiąc.
opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22 zł 70 groszy za miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można już wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymamy. To był komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Autopromocja. Polskie Radio 24. Sobota, 33 minuty po godzinie 13. Takie motto z książki sobie wynotowałem. Daj się oszukać, pozwól się uwieść, oddaj mi swoje pieniądze, a potem spróbuj mnie złapać. No tak było chyba od początku historii człowieka na Ziemi. I pewnie tak pozostanie. Polskie Radio 24. Wszystko jest historią. Udowadnia Jędrzej Lipski. Autopromocja. Reklama. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za smartfon Huawei P8 Lite z 5-calowym wyświetlaczem oraz aparatem głównym 13 megapikseli. Zapłacisz jedynie 699 zł, oszczędzając 50 zł. MediaMarkt.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeże oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie wiemy ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. To była reklama. 18 minut po godzinie 12. Polskie Radio 24. Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski. Ja przypomnę, że na terenie obozu Auschwitz-Birkenau trwają dziś oficjalne obchody 72. rocznicy wyzwolenia tego obozu. Za nami m.in. wystąpienie premier Rzeczypospolitej Polskiej, pani Beaty Szydło, na teren Muzeum w Auschwitz. Będziemy jeszcze na antenie Polskiego Radio 24 powracać. Natomiast w studiu, przypomnę, dr Marcin Grynowicz, historyk Instytutu Pamięci Narodowej. No i trochę wracamy do tych słów, które padły podczas wystąpienia pani premier. Wracamy oczywiście do samego jakże symbolicznego miejsca, czyli obozu Auschwitz-Birkenau. I do tego wątku właśnie chciałbym jeszcze raz nawiązać, bo wydawałoby się, że takie miejsce jak Auschwitz, to słynne ujęcie z tymi torami prowadzącymi do obozowej bramy, to jest symbol tak jednoznaczny i tak powszechnie chyba rozpoznawalny na świecie, że pytanie brzmi, czy do tej narracji tak naprawdę my dziś, w 2017 roku, jesteśmy w stanie jeszcze cokolwiek nowego dodać. Ja myślę, że to jest taka narracja, do której my zawsze będziemy coś w stanie dodać, dlatego że nauka o cierpieniach ludzi w okresie II wojny światowej, o cierpieniach ludzi, którzy doświadczyli Holokaustu, jest, powiedziałbym, nauką uniwersalną. To jest taki symbol, do którego my się będziemy odwoływać i będziemy dorzucać nasze osobiste doświadczenia. A to przepraszam, zapytam inaczej. Czy w takim razie ta moja wiara w to, że to jest tak jednoznaczny symbol, tak powszechnie kojarzony, ona jest trochę naiwna, pana zdaniem? Trochę przesadzona? Moim zdaniem tak, dlatego że to, wie pan, panu się tak wydaje, że to jest wszystko takie niezmienne, stałe i w zasadzie nie ma o czym rozmawiać. Wie pan dlaczego? Dlatego, że pan jest stąd. Pan jest z tego kraju, gdzie ten obóz zbudowano, na terytorium tego kraju. Pan pochodzi ze społeczeństwa, gdzie pan słyszał jako dziecko opowieści o tym, nie tylko w radio i telewizji, ale pan słyszał to od osób postronnych, słyszał to pan zapewne gdzieś w kręgu rodzinnym i te opowieści się gdzieś przewijały i dla pana jest to tak naturalne, jak to, że chleb się smaruje masłem. To jest po prostu codzienność, powiedziałbym, nasza. To w takim razie to uczucie jest bardzo niebezpiecznie złudne. Tak. Wie pan, ja kiedyś przeżyłem taki mały szok, a może i duży, ponieważ ja sobie nie zdawałem właśnie sprawy z tego, że to może być takie ulotne. Mi się to wydawało, że to jest takie jednoznaczne, tak właśnie jak to pan przed chwilą określił. I to już było wiele lat temu. To była moja pierwsza wizyta Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. I ja tam akurat wszedłem, była ze mną, znaczy przypadkiem zupełnie, bo ja tam sam zwiedzałem wystawę, natomiast koło mnie była grupa jakichś osób, nie wiem, pochodzenia latynoskiego, nie wiem dokładnie skąd oni byli, mówili językiem
byli hiszpańskojęzyczni, ale z jakiego kraju dokładnie byli, to nie wiem, bo to w wielu krajach się mówi tym językiem, a nie znam, więc nie potrafię tych dialektów rozróżnić. I co się okazało? Oni nic nie wiedzieli, dla nich w ogóle to, że Auschwitz było, to wcale nie było oczywiste. Oni zadawali najróżniejsze, najdziwniejsze pytania temu przewodnikowi. Niektórzy z nich po angielsku, ja dlatego oczywiście tylko część byłem w stanie zrozumieć. To, co było po angielsku rozumiałem, to, co było po hiszpańsku nie rozumiałem. Ale po pierwsze te niektóre wypowiedzi angielskie, które mnie szokowały, bo to dla mnie było też wszystko oczywiste, bo ja w tym wyrosłem, to słyszałem. A po drugie, jakby pan zobaczył samą tę wystawę, to ja sobie uświadomiłem, że ta wystawa jest skierowana do człowieka, który kompletnie nie wie, że jest coś takiego jak Polska, który kompletnie nie wie, że jest coś takiego jak, że było coś takiego jak II wojna światowa, który kompletnie nie wie, że było coś takiego jak III Rzesza, która postawiła sobie za zadanie zniszczenie narodu żydowskiego. On kompletnie, ten czytelnik, to było tak skonstruowane, że ten czytelnik to był dla czytelnika, który nic nie wie, kompletnie. Ja sobie wtedy zdałem sprawę, że ci właśnie Latynosi stojący obok mnie, zadający te najdziwniejsze, niezrozumiałe dla mnie, przepraszam za wyrażenie, głupie po prostu pytania, że to są właśnie oni. Oni po prostu nic nie wiedzą, nie obrażając oczywiście żadnych Latynosów. To są odbiorcy tego przekazu. To są odbiorcy tego przekazu i jeżeli oni w tym momencie, kiedy żyją świadkowie, ja mówię teraz, powiedzmy, to jest tam rok, powiedzmy, 2000, tak? Kiedy jeszcze tych świadków było znacznie więcej niż dzisiaj. I oni, pomimo to, że ci świadkowie żyli, przez ileś tam lat opowiadali o tym, oni o tym nic nie wiedzieli, to przecież ta sytuacja może się tylko pogarszać. Jeżeli nie będą wszczęte oczywiście odpowiednie działania edukacyjne, takie, które zapewnią transmitowanie tej informacji i wyciąganie jakiejś nauki, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest sama nauka, a my musimy z tego wyciągać jakieś konsekwencje. I ja tutaj powiem jedną rzecz, która dla mnie, jako dla historyka polskiego i obywatela tego kraju jest trochę bolesna. Dlatego, że kiedy ja się jakby zająłem sprawą II wojny światowej i sprawą Holokaustu, jakby zacząłem drążyć bardziej ten temat, dlaczego tak się stało, jak się stało. I to wszystko prowadziło do wniosku, że ta bezpośrednia przyczyna, pogarda, antysemityzm i takie uważanie, że są jacyś inni ludzie, których możemy nie respektować, nie szanować. Mi się kiedyś wydawało, że jeżeli coś takiego nastąpiło w Europie, to cała Europa powinna wyciągnąć wniosek i raz na zawsze o tym zapomnieć. A więc co się dzieje? Dzieje się tak, że antysemityzm i ta pogarda dla człowieka w Europie niestety też w Polsce wcale nie zanikła. Co więcej, powiedziałbym, ma się całkiem dobrze. Co więcej, pojawiają się osoby, o których mówi się, że są intelektualistami, które taki wątek podnoszą i co więcej, z dumą głoszą. I to się dzieje w obliczu prawa, nikt tego nie ściga, nikt się tym nie zajmuje. Ja, ponieważ, że tak powiem, zainteresowałem się tematem dokładnie już antysemityzmu, to co się okazało? Okazało się, że jeśli pan spróbowałby na przykład na polskiej policji zgłosić przypadek antysemityzmu, to się pan spotka z kompletną niewiedzą, ignoranctwem i niechęcią. Policja tego na ogół nie chce przyjąć. Jeśli pan mimo to zgłosi coś takiego do prokuratury, podejrzenie popełnienia przestępstwa, w 99 przypadkach prokuratura w tej kolejnej wojnie światowej to rzeczywiście może zginąć Kościół katolicki. Dlaczego? Dlatego, że dla Rosji, dla Platformy Obywatelskiej niekorzystne zmiany, no to przez Kościół katolicki zaistniał. Spalonej we Wrocławiu skazać, ale to są naprawdę wyjątki. Większość osób, które jawnie głosi antysemityzm w tym kraju, robi wykorzystują to, proszę państwa, różnych piosenkarzy, różnych artystów byłych, stare piosenki komunistyczne puszczają, wykorzystują, aby śpiewać Matko Bosko. No to przepraszam bardzo. Wiedzę, która upoważnia mnie do tego, żeby powiedzieć, że antysemityzm na przykład tak, jak on, oczywiście naśladując III Rzeszę, był rozwijany w II Rzeczpospolitej, że coś takiego
powinno raz na zawsze wykluczyć możliwość podnoszenia takiego języka dzisiaj, po wojnie. Okazuje się, że wcale nie. I ja się bardzo cieszę, że pani premier pamięta o tych wydarzeniach, że pani premier, zresztą jak sama mówiła, urodziła się w Auschwitz, no jest osobą, która ze wszech miar jest jakby tutaj taka jak my, pamiętająca, rozumiejąca, empatyczna, mam nadzieję, ale czy właśnie my jesteśmy w stanie wyciągnąć konsekwencje? Czy my jesteśmy w stanie spowodować, te osoby przynajmniej, które decydują, które są decyzyjne w tym państwie, żeby no przynajmniej w tym tak najbardziej podstawowej kwestii, antysemityzm, żeby raz na zawsze temu położyć kres? Przecież to nie jest przypadek, że my niestety ciągle musimy walczyć z tym, że nas się oskarża o antysemityzm, prawda, na świecie. To, zresztą to jest jedna rzecz, no drugi przekaz, który w tej chwili... Sami sobie ludzie są winni, proszę państwa, tu nic innego nie ma. Pani premier próbowała... Sami sobie są winni. Polskie obozy śmierci, przecież polskie obozy polskimi obozami, ale jaki to obóz oni zrobili dla swojego ziomka, tak się tłumaczą. O, ziomek, o, ten stąd, to nasz człowiek, tak? No ale proszę bardzo, co oni zrobili z tym naszym właśnie człowiekiem swoim? To był cały naród. Przecież jeden zaczął, drugi kontynuował, trzeci dalej, czwarty też to samo. Także proszę państwa, oparte na kłamstwie, na wymysłach i żeby doprowadzić człowieka jednego do śmierci, ale to nie był byle jaki człowiek. To był człowiek święty. Doprowadzić do śmierci to może nie było trudno, no ale trzeba było dobrze to obmyśleć. Od czegoś to trzeba było zacząć. Bezprawne. Ale tutaj dochodzi, moim zdaniem, i ja będę to podkreślał, dochodzi tutaj ten element wyrastania pokolenia, które już nie słyszało przekazu dziadków. Wie pan, inny przykład. Jakieś kilka lat temu byłem w Yad Vashem, gdzie widziałem wystawę właśnie o Auschwitz. To była wystawa poświęcona, nazywała się Architektura Auschwitz. I tam była wystawa, tam był opis tych wiosek, które zostały wysiedlone po to, żeby ten obóz rozbudować. Moherowe baby są nieżyczliwe, bo my tutaj mówimy o Żydach, którzy zabili Jezusa Chrystusa. No ale kontynuacją tego są te wszystkie moherowe systemy. No wczoraj u zakonnicy nasza kamera Google się podstawiła. No i taka baba, która przychodzi codziennie, ja przecież wiadomo, że ona to gdzieś zbiera na bazar, na handel. Bo jak można protestować w takiej sytuacji, jak się malufę przystawioną do proszę państwa, tak podpowiada, o, na handel, tu na handel, na handel, tak odpowiada, żeby po prostu odwrócić uwagę od siebie. I to jest tak niesmaczne, to jest tak moherowe, że jak ktoś się popatrzy z boku, to powie, co to za ludzie tutaj do tego kościoła przychodzą, co to za ludzie przychodzą do tej zakonnicy, po żywność, po olej, po jedzenie, po ciuchy. Co to za ludzie przychodzą? Czy oni naprawdę potrzebują to? Dobrze, nawet jeśli naprawdę potrzebują, ale co to są za ludzie, którzy tak chętnie obgadują się w psychologii tłumu, uczestniczą. Jeden zacznie, drugi kontynuuje, trzeci to samo, czwarty to samo. To jest coś obrzydliwego. Przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy zakazie wjazdu na Ukrainę dla prezydenta Przemyśla i brytyjskiej premier, która spotka się dziś w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. W Oświęcimiu trwają główne uroczystości obchodów 72. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Najważniejszymi uczestnikami są byli więźniowie. Na miejscu są też obecni między innymi premier Beata Szydło, dyplomaci Izraela oraz Rosji. Od 72 lat ten dzień, 27 stycznia, jest wyjątkowy, podkreślała w przemówieniu szefowa polskiego rządu. Jesteśmy w miejscu, które trudno jest nazwać i trudno je zdefiniować. Różnie jest określane. Jedni określają to, co się tutaj wydarzyło, jako wielką tragedią, Golgotą,
Inni mówią o fabryce śmierci, ale żadne z tych słów tak naprawdę nie oddaje tego, co miało tutaj miejsce. Nigdy tego zła, które tutaj się wydarzyło, nie odda żadne słowo. Tutaj człowiek drugiemu człowiekowi odebrał człowieczeństwo. Odebrał nie tylko życie, ale odebrał wszystko to, co definiuje nas jako ludzi. Dzisiejsze obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed ścianą straceń. Dyrekcja muzeum, grupa kilkudziesięciu byłych więźniów i ich rodzin oddała hołd ofiarom zagłady przy ścianie straceń między blokiem 10 a 11. Później otwarto wystawę Archeologia. Trafiła na nią część z 16 tysięcy obiektów wykopanych w pobliżu komory gazowej w Birkenau w 1967 roku. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy cofnęła zakaz wjazdu na Ukrainę dla prezydenta Przemyśla, Roberta Home, poinformował o tym ambasador Ukrainy w Polsce, Andrii Deszczyca. Zanim jednak Robert Homa będzie mógł wjechać na Ukrainę, minie kilka dni. Tyle bowiem potrwają procedury. Przypomnijmy, Roberta Homy nie wpuszczono na Ukrainę 17 stycznia. Wtedy też został poinformowany o wydanym przez SBU zakazie wjazdu. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj wygłosiła przemówienie do polityków Partii Republikańskiej, a dziś jako pierwszy zagraniczny przywódca spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Wizytę w Waszyngtonie Theresa May rozpocznie od złożenia wieńca na grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu Arlington. Następnie uda się do Białego Domu, gdzie przez godzinę będzie rozmawiać z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. Przywódcy USA i Wielkiej Brytanii wystąpią też na wspólnej konferencji prasowej i zjedzą roboczy lunch. Theresa May będzie przekonywać Donalda Trumpa do utrzymania mocnego sojuszu transatlantyckiego i twardej postawy wobec Rosji. Powinniśmy rozmawiać z Rosją z pozycji siły i stworzyć mechanizmy, które zwiększą szanse współpracy, a zmniejszą konfliktu. Jednak szczególnie po inwazji na Krym powinniśmy zapewnić poczucie bezpieczeństwa sąsiadom Rosji. Mówiła brytyjska premier podczas spotkania z kongresmenami z Partii Republikańskiej. Theresa May wyraziła też przekonanie, że Stany Zjednoczone zachowają przywództwo w NATO, które powinno mieć zdolność prowadzenia nie tylko wojny konwencjonalnej, ale również operacji antyterrorystycznych i walki w cyberprzestrzeni. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. 10 śmiertelnych ofiar pożarów w Chile. W płomieniach zginęło 6 strażaków, 3 ochotników i mieszkaniec płonącego domu. W internetowych wydaniach gazet, w radiu i telewizji zamieszczono apele o pomoc i finansowe wsparcie dla poszkodowanych przez żywioł. W całym Chile aktywnych jest teraz 77 pożarów. W akcji gaszenia uczestniczą wszystkie chilijskie jednostki straży pożarnej, wojsko i ochotnicy. Akcje utrudniają upał i susza. Ogień strawił połacie lasów, setki gospodarstw rolnych i ponad 1000 domów. Po apelu o pomoc chilijskiego rządu do akcji włączyli się strażacy z Francji, Peru i Meksyku. Rosja i Stany Zjednoczone udostępniły samoloty gaśnicze, z których każdy może udźwignąć 40 ton wody. W Chile zatrzymano 21 osób podejrzewanych o podpalenie lasów. Według raportu Narodowej Korporacji Lasów od lipca płomienie strawiły już prawie 500 000 hektarów. Najwięcej w historii kraju. Prognoza pogody. Piątek pogodny, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i tam możliwe słabe opady śniegu lub marznącego deszczu. Temperatura od minus 4 stopni na południowym wschodzie, 0 w centrum, do 4 stopni na plusie na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 13. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzień dobry, przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Zapraszam na magazyn Świat w Południe, a razem ze mną w studio Marta Makowska, ekspertka Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Theresa May w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych już od wczoraj, była w Filadelfii, tam wygłosiła takie przemówienie do Partii Republikańskiej, no, które było takim wstępem do tego, o czym będzie rozmawiać się dziś z Donaldem Trumpem. Godzinę zaplanowano na tę rozmowę, a więc nie mało tego czasu, a także wspólną konferencję prasową, co też jest istotne, bo takie wspólne konferencje prasowe sygnalizują, że w relacjach między obydwoma państwami nie ma problemów i przywódcy właśnie mogą wystąpić wspólnie, ale to nie znaczy, że we wszystkim Brytyjczycy zgadzają się z Amerykanami, bo i dla Brytyjczyków część polityki amerykańskiej, jak na przykład no, takie sygnały zbliżenia z Rosją, wydają się być kontrowersyjne. Ale z drugiej strony to właśnie Ameryka na razie najmocniej chyba wspiera Brytyjczyków w tym Brexicie, na który wszyscy czekamy, czy na jego rozpoczęcie tej procedury. Theresa May jedzie w jakimś sensie właśnie po takie wsparcie Waszyngtonu, po zapewnienie, że
Jeśli Londyn wyjdzie z Unii Europejskiej, to Stany Zjednoczone szybko zaczną z Londynem negocjować porozumienia handlowe, no bo większość tych porozumień jest amerykańsko-unijnych. Tak, jak najbardziej wyjazd Theresy May jest takim wyjazdem, który ma na celu ucementowanie sojuszu brytyjsko-amerykańskiego, o którym Theresa May mówiła jeszcze zanim Donald Trump objął urząd. Natomiast wątpliwe pozostaje, czy to będzie rzeczywiście sojusz, czy to jest sojusz na równych zasadach. Prezydent Donald Trump ma jasne hasło, hasło swojej prezydentury, hasło wyborcze: America first, Ameryka jest najważniejsza. I w związku z czym ciężko budować partnerskie relacje z partnerem, który uważa siebie za najważniejszego. Zresztą z wielu rozmów, wielu konferencji, wywiadów Donalda Trumpa można było odnieść wrażenie, że na niego liczą się przede wszystkim interesy Stanów Zjednoczonych i będzie współpraca przebiegać dobrze w tych miejscach, w których współpraca brytyjsko-amerykańska będzie rzeczywiście uznawana przez prezydenta Trumpa za taką, która jest z korzyścią dla Stanów Zjednoczonych. Theresa May trochę nie ma wyboru, to co tu dużo mówić, w Europie, w Unii Europejskiej wszyscy przyjęli ze spokojem jej zeszłotygodniową deklarację na temat twardego Brexitu, chęci wyjścia ze wspólnego rynku europejskiego, chęci zatrzymania przepływu, zakończenia obowiązywania tej swobody przepływu osób, to znaczy, że pracownicy spoza Wielkiej Brytanii będą mieli bardzo utrudniony dostęp do brytyjskiego rynku pracy i rynki finansowe na to reagują momentalnie. Część firm międzynarodowych zapowiada już przeniesienie się do innych stolic, między innymi do Frankfurtu. No i Theresa May musi tutaj zachować dobrą twarz. Pojechała do Stanów Zjednoczonych jako pierwszy reprezentant kraju zagranicznego, z którym Donald Trump się zgodził spotkać. Natomiast sam fakt, że ona tak szybko pojechała w gości, świadczy, że jej pozycja przetargowa jest chyba dość słaba i tak naprawdę od Donalda Trumpa dużo będzie zależeć. Ale chyba gorzej być nie może, niż tak rysowały się te relacje w związku z Brexitem za prezydentury Baracka Obamy. Barack Obama przyjeżdżał do Wielkiej Brytanii tuż przed referendum i właściwie jawnie wspierał stronę, która chciała głosować za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Każdy dziad chciwy, gorzej być nie może. Przemówieniu, że z punktu temu widzenia sprzedałam telefon Kołakowskiemu. Nie dość, że zniżyłam, to jeszcze chciał mniej niż połowę. Co za dziad? Potem, że ładowarka nie ta. Potem jeszcze słuchawki chce. Ja mówię, to nie jest sklep. Sprzedałam ci mój nowiutki telefon praktycznie, chociaż używany, to nowiutki. Za mniej niż połowę. I dziadzisko jeszcze, wiesz... Jeszcze tyle chce, tyle chce. Zgadza się, że oni tego Pana Jezusa, to wiesz, zamordowali, a teraz będą litanie odklepywać, wiesz. Obrzydliwe dziady, które w tych stołówkach bez powodu kłócą się. Właśnie bardzo zależało... Co wynika z drobnych rzeczy. Pełno przychodzi pijaków, to ten Marcin tłumaczy. Pijaku, najpierw byś tutaj przyszedł, się najadł, a potem pić. Ale to pijak tego nie zrozumie, przecież on musi się naklać, najlepiej za darmo, potem jeszcze kogoś opieprzyć tutaj na tej stołówce, kogoś pobić i tak mohery się zachowują. Taka jest Warszawa. Jak jesteś w tramwaju, jesteś w autobusie, ten cały charakter moherowy, no bo jak to ludzie rozumieją ogólnie, moherowy, dokuczliwy, kłótliwy, czy to mówią głośno, czy cicho, szeptem, bo to też szepcą, żeby kogoś obgadać, to wcale nie trzeba wrzeszczeć, prawda? No, my to mówimy tu równo, głośno, jasno, o co chodzi. Że skoro nie ma prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, jest w systemie moherowym, tu na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, jak? Jest. Inaczej nie ma, inaczej nie będzie. Radio kończymy. Bardzo niezależnego aktora na scenie światowej. Co wydaje się, trochę ma swoich pomysłów, bardzo taki kandydat oryginalny. Tak, on się z
zasadzie nazywa sam chyba liberalnym socjalistą troszkę. Troszkę rzeczywiście stara się zbierać tych głosów z lewicy i z prawicy. Taką jego nadrzędną misją jest odświeżenie tej skostniałej sceny politycznej Francji. On sam jest dość młody, ma niecałe 40 lat. Dużo swoich postulatów kieruje do ludzi młodych. No, ale nie jest też takim kandydatem, który ma takie cechy socjalistyczne stereotypowe, bo jest też bankierem i to takim pracującym na wysokich szczeblach bankowości. No właśnie, tutaj eksperci wróżą jego raczej wróżą problemy dla niego, ponieważ z jednej strony on siebie sytuuje jako kandydata antyestablishmentowego, natomiast jego zaplecze, przeszłość i właśnie kontakty świadczą zupełnie o czym innym i wiele osób no, raczej sugeruje, że wyborcy się na to nie nabiorą. Natomiast jego szanse do wejścia do drugiej rundy są wciąż wysokie. Tak naprawdę kampania ruszy pełną parą pewnie dopiero od lutego, po tym, kiedy będziemy wiedzieli już, kto jest tym kandydatem lewicy. Ten kandydat, który nieoczekiwanie pokonał Manuela Valsa, czyli pan Amu, on postuluje takie bardzo lewicowy program, między innymi wprowadzenie minimalnego dochodu, pomysł, który jest dopiero takim raczkującym pomysłem, głównie w krajach skandynawskich. Chciałby też obniżyć jeszcze bardziej we Francji ilość godzin pracy w tygodniu, która w tej chwili wynosi 35, więc jak najbardziej jest niższa niż w Polsce, więc jego strategią jest przekonanie tych najbardziej lewicowych wyborców, natomiast pytanie, ilu ich jeszcze pozostało, tych, którzy chcą w wyborach wziąć udział i nie są rozczarowani jednak tym, że jest to kandydat oficjalny partii socjalistycznej. Tym bardziej, że na lewicy francuskiej mamy dużo podziału, mamy przecież też pana Mélenchona, takiego bardzo radykalnie lewicowego kandydata, który też pojawia się w tych wyborach. On też zwykle szans na wejście do drugiej tury wyborów nie ma, ale to znowu jest kolejny kandydat, który odbiera głosy socjalistom, czyli tej, nazwijmy to tak, lewicy głównego nurtu. Tak, tak. I tutaj na tym prawdopodobnie skorzysta prawica, czyli wciąż jest duże prawdopodobieństwo, że do drugiej tury wejdzie François Fillon. Teoretycznie może wciąż skorzystać Macron, który sytuuje się ani na lewicy, ani na prawicy, stara się tutaj być mocno pośrodku. No i oczywiście Marine Le Pen, która póki co wiedzie prym w tych właśnie sondażach dotyczących pierwszej rundy wyborów. Natomiast wedle sondaży przeprowadzonych chyba nawet w ostatnich tygodniach przegrywa praktycznie z każdym z tych wymienionych przede mną. Dzieci rozpuszczone jak dziadowski bicz. To sekunda tu od samego rana, proszę Państwa. Autokary podjeżdżają, uczyć się im nie chce. Tutaj na tej klatce wrzeszczą te daby, wszędzie wrzeszczą dzieci, no to dzieci jak dzieci, ale jak się dzieci, one wracają z ferii do szkoły i wysyła się je od razu na wycieczkę, no to coś nie jest w porządku. To jest w dużej mierze elektorat, który powinien być takim elektoratem. Zaraz będą aktualności dnia. Coś nie jest w porządku. Dzieci rozpuszczone jak dziadowski bicz. Wychowanie bezstresowe. Zdrowaś Mario, łaska pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś pomiędzy niewiastami.